bardziej mi się podobał, był funkcjonalny. Na moich potrzeb był naprawdę dobry. No później oczywiście ideologicznie jeszcze dołożyło się to wykorzystywanie Linuxa. No w każdym razie w tej chwili nawet nie wiem, jak wygląda nasza wersja. No, tyle co widzę na pulpitach jakieś zamknięte systemy, ale używam tylko Linuxa. No, po tym jak pokażę wam tego Linuxa, chciałbym wam trochę powiedzieć o jednym badaniu, które robiłem. Badanie było przeprowadzane, ono jeszcze nie jest zakończone, także to nie będą jakieś takie czyste wyniki. To będzie takie przedpremierowe omawianie takich rzeczy, które gdzieś mi się tam pojawiły, na które zwróciłem uwagę. Badanie wzięło 500 uczniów, 50 nauczycieli, ze szkół gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i podstawowych. No i chciałbym trochę opowiedzieć o tym. Później chciałbym pokazać takie wyniki, czy jak gdyby to, co nam też wyszło z takich badań, które przeprowadzaliśmy w 2010 roku pod zespołem do otwartego programu. Bardzo ciekawe wyniki też są. Oczywiście wszystko dotyczy nowoczesnych technologii. Chciałbym wam też opowiedzieć trochę o projekcie swoim. Jeszcze mam prezenty. Prezenty muszą być. Tak. Nie wiem, jak to oddać. Ja mam żyły. Chcę prosić o pomoc. To są komplety. Tak wygląda komplet. Trzeba projekt napisać, następnym razem. O, właśnie, to już nie jestem, bo próba jedna. Będziesz, nie będziesz koordynatorem. Bardzo dużo o tych badaniach. Nie będę opowiadał bardzo dużo. Postaram się zamknąć w pół godziny, żebyśmy mówili bardzo treściwie. Może sobie jeszcze później porozmawiamy, albo w kuluarach, albo... A ten ciśnij ten. Co on ma ciśnij? A ten i ten kabel wyciśnij. O! To nie system. A włącz się na chwilę. Fundacja zajmuje się takim ogólnym, takim szerszym
w szerszym aspekcie promocją wolnego i otwartego oprogramowania. Znaczy, to wiąże się właściwie ze wszystkim, znaczy z wsparciem na przykład wdrażaniem w instytucjach, z przeciwdziałaniem na przykład chociażby jakichś takich nieprawidłowości, jeżeli chodzi o przetargi publiczne, promocja na przykład projektów wolnego i otwartego programowania, czyli generalnie zajmujemy się czysto taką jak firma, nie wchodzimy powiedzmy w inne działalności gospodarczej, zajmujemy się po prostu ułatwianiem tej działalności gospodarczej w kraju bycia tutaj na rynku, sprzedawania na przykład rozwiązania wolnym i otwartym oprogramowaniu. Co jeszcze? No, mam nadzieję, że to zaraz sobie... Znaczy generalnie ja powiem może w ten sposób, ja jestem osobiście za przeciwdziałaniem monopolizacji rynku, wolę, żeby rynek był zdemonopolizowany, a żeby na przykład pieniądze z rozwiązań czy z narzędzi IT pozostawały w kraju w większej części, albo nawet w całej, jeżeli to jest możliwe. A jest to możliwe, ponieważ nasz rynek IT jest nieprawdopodobnie zdolny, pełny rozwiązań, najlepszy na świecie. Tak. No, czy jakbyśmy zobaczyli, gdzie pracuje najwięcej Polaków, no to wszystkich firmach informatycznych nie są bardzo cenni. Tak, jesteśmy najlepszymi programistami. Wszędzie chcą. Mamy otwarte. To ja może sobie przyszedł, żeby pokazać szybciutko Linuxa. Bardzo szybciutko, bo zostałem poproszony, żeby pokazać Linuxa. Zwyczajnie ten pulpit może wyglądać inaczej, w zależności od tego, jaką nakładkę. Ja mam akurat tak zwaną nakładkę KDE Desktop. Ale jest na przykład nakładka Unity albo XFC, one wyglądają inaczej. Ja bardzo lubię, kiedyś korzystałem z Gnoma. No Gnom przestał mi się podobać, przerzuciłem się na nakładkę KDE. Zwyczajny pulpit, zwyczajne ikonki, nie mam tutaj tak zwanych bajerów, tych takich kostek, które się tu przesuwają, są mi zupełnie niepotrzebne. To do pracy mi zupełnie wystarcza. Programy mogą wyglądać zwyczajnie, na przykład mamy FreeMind, jest bardzo dużo aplikacji zamiennych do tych rozwiązań takich komercyjnych, takich zamkniętych, na przykład jest mapa myśli, jest całe biuro, jest cały pakiet LibreOffice, czyli arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do pisania dokumentów, prezentacji, tak? Do robienia prezentacji. Ja mam zrobione właśnie program prezentację w PowerPoincie. Jest PDF, jest przeglądarka, można zobaczyć, że jest mail. No po prostu to jest dokładnie to samo, co mamy w każdym systemie operacyjnym. Zwyczajnie z tego korzystamy. Może macie jakieś pytania, czy chcecie coś zobaczyć na przykład, czy coś się otwiera lub nie? Ja myślę, że maniacy Apple'a powinni tym bardziej pooglądać. Naprawdę nie wiem. Ci, którzy myślą, że jest kolejny edytor na świecie, czyli o, dokładnie, też się zgadzam z tym, którzy myślą, że jest kolejny edytor na świecie, czyli wiecie co, naprawdę nie wiem, dlaczego się wyglądać. Czy grafiką masz? Może masz za wysoką rozdzielczość ustawioną i on nie może przetworzyć, wiesz? Bo kabel jest dość długi, zmieni go rozdzielczość, to myślę, że powinno być lepiej. 8600. Powinno być dobrze, no? Komputer jest 5-letni, niepotrzebny mi jest nam przy rewelacyjnym wszystko działa. Mniejsze wymagania sprzętowe, tak? Mniejsze wymagania. W ogóle Linux jest takim fajnym systemem, że on jest w stanie na byle czym. Tak? To jest fajny system. Byle paście nie kupicie i na tym paściu go nie wystawicie, bo sprawdza, czy jest kompatybilność sprzętu i jest wszystko ok. A u Microsoft postawicie na byle jakim dziadostwie, ale po tygodniu macie do screena i będziecie robić to na nowo. No, tak to niestety wygląda. Co do Apple'a, to tam nie ma w ogóle dyskusji, prawda? Bo nic nie dopuszczą, dopóki ktoś tego fizycznie nie przetestuje. To jest inna mentalność, więc... Ale za to wszystko jest czyste. I wszystko jest na Linuxie. Jądro jest Linuxowe. No to super. To jest czyste dlatego, że jest zamknięte. Ale ja nie mam żadnych wirusów, jestem uniezależniona. Ale na Linuxie nie ma. Na Linuxie ma wirusów, a jest zamknięte. Ale proszę mi pomóc. Sam zrazem. Jestem niezależna. Znaczy, a propos tutaj właśnie tam instytucji, sorry, raport, zrobić teraz, to zagaduję. To jest nasze problemy z tobie, które dostaliśmy z projektu 2 lata temu. Dobra, wyciągnę. Tak.
Ustawione są na przykład na Windowsie XP, który nie jest już rozwijany, no powiedzmy, nie oszukujmy się, to jest... Wsparcie ma jeszcze tylko 3-4? Nie. No 5-6 miesięcy. Prehistoria, tak? No nawet mam, to jest chwila XP też. Egzamin jest na XP, to jeszcze dobrze to zrobić. Nie, jeszcze to jest mieszka. No ale to jest jeszcze ten... Konsy, które zostaliśmy, no one są takie, jakie są, to czarów nie ma, tak? Prawda, możemy już sobie tam nikt potocznie grzebać. Ale to jest jakaś możliwość, żeby postawić, bo jak mamy w szkole informatyka, albo coś tam kuma, tak? Żeby postawić może jako alternatywę na przykład. Chociaż w jednej pracowni. To jest jakiś pomysł na początek, rzucam hasło. Bo oczywiście część pracowni mamy nowych, które są z projektów, więc ruszyć nie możemy. Tak, przez jakiś tam czas, jak trwa projekt. Pięć. Pięć lat nawet, jak się projekt skoczy. Pięć lat nie może. To ta trwałość projektu. Klasyczna sytuacja, czego my uczymy w szkołach, czego na przykład uczą się studenci, jest na, co na przykład na studiach, nie wiem, znaczy wiem akurat również w szkołach, bo projekt, który będę omawiał, dotyczy szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale nawet na studiach, bo są zajęcia z technologii informacyjnych, czy tam komunikacyjnych, jak to tam na studiach zwą. I tam plan zajęć jest taki, są zadania do wykonania. Zadanie pierwsze. Wykonaj ileś tam podzadań z Microsoft Word. Nie z arkusza kalkulacyjnego, nie z dokumentu tekstowego, tylko na przykład wykonaj jakieś zadanie z Microsoft PowerPoint. Jaką mamy teraz sytuację? Tak naprawdę uczymy uczniów obsługi konkretnego programu. Nie uczymy obsługi komputera, nie uczymy obsługi arkusza kalkulacyjnego, czy jakiegoś dokumentu, pisania dokumentu Word, tylko uczymy po prostu konkretnego produktu Microsoftu. Oczywiście na studiach taki człowiek będzie miał za darmo takie oprogramowanie, już po studiach do swojego domowego użytku. No niestety będzie miał oprogramowanie płatne i on będzie go używał, bo on nawet nie wie, że jest LibreOffice. Mam koleżankę, która właśnie jest na studiach i ma do zadania, znaczy ma zadane właśnie to, co mówiłem. Tak? Czyli zrobienie konkretnie Microsoft Word, Microsoft Excel. Ja mówię, słuchaj, bo ona mówi, że nie ma właśnie tam bodajże chyba Excela, nie ma Accessa. Nie ma Accessa nie będzie miała. No, Accessa na pewno nie ma. Tak, ale jest nie ma w razie, sorry, przepraszam, trzeciej, bo ja akurat to wyłóż, tak, informatyku. No i w drugiej fazie powiedzmy, że tak ułożony jest program, że idzie Excel, tak, no jest ten jeszcze PowerPoint i mamy Accessa w trzeciej klasie, oczywiście w porządnej szkole nikt nie robi Accessa, tylko od razu pas wyskłowę i idzie wyskoc. Dokładnie tak. I prawidłowo. No i okej. Okay, jest tak też Exi, które też jest. A tak a propos tego właśnie może warto zrobić to tak, mamy Excela i może na zasadzie mniej zadań z tego Excela, ale w ramach swoich dwóch godzin, w ramach dwóch godzin mówię o starym programie jeszcze, tak? Bo w ramach tego nie mam. Nie mam w sobie, ale ja sobie. Ostatni raz. No, nie jest. A zrób też coś tego Arbuza, czy Rekada. Zgadzam się z tobą, ale wiecie co, wiecie, jako my robimy kłopotę, Microsoft nic nie daje za darmo. To jest nic firma. Nie daje, a my ja im klientów już dajemy dziadostwo. Największe, jakie możemy robić, nie? Nie daje nic za darmo. Ej, też nie daje za darmo. Tak, firma musi zarabiać. My mamy ten dostęp na przykład do, że do wszystkich aplikacji Microsoftu mają uczniowie informatycy, mają wszyscy programy, mają na czas nauki, ma na taką. No bo macie wykupioną taką tą subskrypcję, ale za nią trzeba zapłacić. Hej, ale teraz nie tłumaczę, bo mówię, panowie, panowie, no, fajnie, macie dostęp, to jest świetnie, bo poznajecie, macie możliwość osiągnięcia, chodźcie tam bardzo. Ja mam LibreOffice, Rafał, ja mam. Będzie was wolna, może po prostu ja zrobię projekt, pani no i oczywiście moja koleżanka po studiach, po tych zadaniach, najzwyczajniej się poszła do sklepu i kupiła cały pakiet Microsoftu. Kiedy jej powiedziałem, że jest coś takiego jak LibreOffice, to on nawet może zapisać sobie czy w formacie, który będzie przygotowany przez profesjonalnych sklepów, to ona się zapytała, co to jest. A to nie jest osoba jakoś zanadto dojrzała, tak? Czy to jest osoba, która zaraz, no to są jej drugie studia. Jeszcze w dodatku to są jej drugie studia, tak? No jest to, ona ma około 35 lat, dobrze, że nie ma, bo oczywiście bym nie mówił, żeby to było. A problem ma.
No ona nie wiedziała. Ten wniosek jest naprawdę bardzo duży. Ona nie wie, że po prostu tworzy się arkusz kalkulacyjny. Że to są po prostu takie same zasady. Jeżeli ktoś chce, nie używa kalibry. Jeżeli ktoś chce, nie używa lotusa na przykład. Też się no i tego właśnie chcemy dzieci uczyć w ramach projektu, o którym będę mówić. Ale przede wszystkim, co wyszło teraz z moich najnowszych badań, które notabene, tak jak mówiłem, nie są dokończone, to, że rzeczywiście w szkołach się niestety uczy, bo tak chyba jest możliwości, obsługi internetu, nawet już, czy obsługi konkretnego programu. Nie uczy się na przykład jakichś rozwiązań matematycznych, czy jakichś, nie wiem, w Excelu, kalkulacyjnym, jakichś dodatkowych, nie wiem, działań, czy myślenia takiego, chociażby myślenia algorytmicznego, zwyczajnego myślenia algorytmicznego, tego po prostu w szkołach nie ma. Tego właśnie będziemy... Ja wiem, przełożę sobie tą prezentację, czy mam na ten, ja na przykład pierwszą zasadę, jaką daję zadanie, tak? Ja mówię, spróbuj mi przynieść na nielegalnej aplikacji. Ja mówię, nie stać się na Microsofta, to mi nie przynieś nielegalnego Microsofta, tylko zrób mi to open office. Ja ci to otworzę. Ja zawsze to otworzę. Ma być praca legalna, tak? Bo ty się pod tym podpisujesz, tam jest twoje imię i nazwisko. Trzeba ich zapoznać z licencjami pasowy, tak? I licencjami na poziomie właśnie. Ustawa na samym wejściu, teraz w pierwszej klasie walczy to do głów, że są alternatywy i tyle. To nawet w szkole podstawowej, ja ostatnio takim malunkom z drugiej klasy tłumaczyłam właśnie na temat licencji. I słuchały rozdziawionymi buziami i się dopytywały i konkretne takie pytania zadawały dzieci, jak na przykład, czy mogą na przykład ściągać internetu to czy tamto. Ich to interesuje, dlatego mi się wydaje, że nawet podstawowe nawet. Póki ten umysł jeszcze jest na tyle chłonny i wiedzą, że to jest dobre, co się zmieni. Oni na tym już olewają. Co chcesz otworzyć? Ale mam, nie? No to znalazł to? Więc słuchajcie, już dzieci, już mogę anegdotę opowiedzieć. Jak byłam kiedyś młodą nauczycielką informatyki, uczyłam 15 lat, to było 20 lat temu w informatyce, teraz jak jeden trzy, co było zbrodnią, bo pracownicy mówili, że to w ogóle nie można uczyć. No to któregoś dnia, no tam byśmy malowali, tak zachowywaliśmy obrazki. I któregoś dnia mi padła sieć, w sensie nie zmarnuję, bo moim głównym zadaniem to było zachować tych obrazki, żeby nie płakali, jak stracą całą robotę. No i poszliśmy do klasy, ja mówię, słuchajcie, ja mam taką lekcję o historii komputerów domowych. I siadam i mówię, słuchajcie, kiedyś to nie było komputerów. Nie, tam no dawno temu była trzymowa dolina i tak dalej, no tam mi to opowiada. I mówię, ale za moich czasów, słuchajcie, to nie było komputerów. Pierwszy komputer, jak widziałam, taka wielka obra, taka maszyna i takie, wypuszczała takie plastki i konfetti było. Patrzą tak na mnie, patrzą, tak te oczy, tak widzę i mówię, słuchajcie, ale wiecie co, jak ja byłam w waszym wieku, to nie było telewizora. Był jeden telewizor na podwórku, jak moja banda była grzeczna, to pani nas zapraszał na dobranocka. Taki jeden wstaje, mój tak. Pani Dorota, przepraszam pani bardzo, a pani to właściwie ile ma lat? Historia. Pani pamięta ten nowy. Jest to nie przydatne, bo ja bym musiał wchodzić do niego. Nie, jest też powinno być. Jest podłączone. Skorzystaj sobie z. Ja będę dosyć sporo pracował myszką, jeżeli pozwolicie, będę siedzieć. Nie będę stał jak na spowiedzi. Dzień. Spowiedzi się będę, ale nie da się robić. Jesteśmy na szyję, na tym wystarczy. Dobrze. To kolejny dzień. Tak, przeprowadziłem sobie takie badania wcześniej, kiedy mówiłem o tym, robiliśmy diagnozę uczniów
z czterech obszarów, ale to zaraz o tym wspomnę w dalszej części. To są moje najświeższe badania, bo chciałem sobie odpowiedzieć na kilka rzeczy. Przede wszystkim w jaki stopień, znaczy w jakim stopniu uczniowie i w jaki sposób najskuteczniej i najchętniej zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponieważ rzeczywiście bardzo dużo w rozmowie z nauczycielami, zresztą to się również potwierdza w ankiecie, bardzo dużo słyszałem o tym, że dzieci są przeciążone zajęciami dodatkowymi. To jest jedna rzecz. Są przeciążone, ponieważ po pierwsze mają ich za dużo, po drugie są one nudne, najzwyczajniej w świecie nudne, nieprzemyślane, dlatego że w tej chwili uruchomiliśmy bardzo dużo projektów unijnych i właściwie wszystkie instytucje pchają się teraz do szkół. To znaczy w każdej szkole dzieciaki wręcz mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Dzieci po prostu już są przeciążone. Ponadto mimo wszystko jest bardzo mało zajęć lekcyjnych w szkołach, to wiecie, tak? Po nowej reformie obcięli nam zajęcia z informatyki w szkołach, we wszystkich szkołach. Czasami zdarza się tak, że w skrajnych przypadkach nawet w rok, powiedzmy w gimnazjum czy szkole ponadgimnazjalnej, można zrobić cały przedmiot, całą siatkę godzinową z technologii informacyjnych. I takie sytuacje rzeczywiście są. Zazwyczaj rzeczywiście robi się tak, w dużej mierze, że wszystkie lekcje z technologii informacyjnych zamyka się w dwóch latach. Na przykład w trzecim już nie ma w ogóle. A to wynika na przykład z tego, żeby to taki pęd, żeby zrobić szybciej, a na przykład również pomaga zwolnienie jednego informatyka. Tak? No bo w dwóch latach robi sobie, dyrektor kumuluje sobie w siatce godzin i może zwolnić na przykład jednego informatyka. No to są właśnie słowa nauczycieli. Badanie właściwie cały czas trwa. To są właśnie przedpremierowe takie wyniki. Normalnie było robione metodą Kavi, przez internet, skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ale wzięli również w tej ankiecie nauczyciele udział. Ale nie tylko nauczyciele, którzy są zatrudnieni w szkołach na stałe, ale również uczący w szkołach. To znaczy ci, którzy przychodzą do szkoły na przykład są trenerami. To znaczy nie są zawodowo nauczycielami, ale są trenerami, ale uczą dzieci. W związku z tym no, też mają jakąś informację zwrotną o dzieci, w jaki sposób te dzieci najchętniej z uczniami zdobywają wiedzę. Do dziś udział wzięła całkiem spora liczba uczniów. Myślę, że najbardziej reprezentatywną ilością uczniów będzie grupa 1000 uczniów. Jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Na razie jest to 500 uczniów, 70 nauczycieli. Tak? Efektywnych nauczycieli zrealizowano 435, tak? 50 nauczycieli. Grupy jakie były? Szkoła gimnazjalna, ponadgimnazjalna i podstawowa. To znaczy ze szkoły podstawowej. Ale chodzi mi o to, ile w grupie było uczniów prowadzącego nauczyciela? To nie było tak podzielone. To znaczy my nie zwracaliśmy się jakoś do nauczycieli, żeby robili to jakoś szczególnie w swoich grupach. Badanie było ogólnopolskie. I jak gdyby nie zwracaliśmy się bezpośrednio do nauczycieli z prośbą o wypełnienie, ponieważ albo że wybrano projekt. Ten program sam. A to jest projekt. To jest projekt, zaraz będę o projekcie właśnie mówić. Projekt jest dla 5 tysięcy uczniów. Jesteśmy w połowie tego projektu. 972? To znaczy? Z tego programu 972? Nie, 4, 2, 1. Dobra, taką też no i przede wszystkim jakie są wyniki, ja pokażę te wyniki, dlatego siedzę tutaj, ponieważ muszę wejść zaraz do internetu, mam nadzieję, że udało się tam zalogować pokazać wam te wyniki. No nie robiłem jeszcze jakichś szczegółowych diagnozy, taką wstępną sobie robimy. Ale właśnie jakie są takie ogólne wyniki? Młodzież właściwie zdobywa umiejętności posługiwania się tylko internetem, to jest to co mówimy. Rzeczywiście nie zagłębia się w technologie informatyczne, informacyjne, w programowanie głębiej. Uczy się tylko internetu, zazwyczaj grać. Nauczyciele też niestety uczą tylko internetu. Nie są wyposażeni właśnie w te kompetencje, o których mówiłem, tak?
Pokażę wam te badania, żeby to zmienicie. Zarobuję, że żeby nie być dorosłowni. O, proszę przejść. Jak to się stało? No, bo mam zainstalowaną taką aplikację, która będzie w takim projekcie, no, ankietę. Aha, no bo ja też właśnie chcę się zarobić do tego systemu. Tylko, że na swojego. Widzisz? Doskoczyłam cię. Widzisz i masz. Prawda. Bonus. I tym, że mam Open Office'a. Ale dobra, przepraszam. To powinna być już nowa. Korzystasz z standardu, czy opłacasz taką tą moją ankietę? Ja opłacam. Dlatego, że... Ja z tego nie korzystam, ja korzystam w ogóle. Jakie to? A dlaczego ty nie korzystasz z Google? Bo to jest komercyjne, też chcę od nas kasa. Nie teraz, ale w przyszłości. Google. Google Appsy są już płatne, a na pewno są tańsze niż Microsoft. Bo to po prostu nie odpowiada na szkół. Poza tym jest inne podejście, moim zdaniem, także... Czekam, że to jest. Czy ja będę w stanie zobaczyć tutaj cały ekran? A te wyniki tych badań już są opublikowane? Będą, teraz, dopiero na początku maja, bo badania dalej trwają. Z reguły rzeczywiście uczniowie wypełniają ankiety samodzielnie. 9% ze szkoły podstawowej to jak gdyby jest oczywiste, tak? Dlatego że no, te kompetencje informatyczno-techniczne to też jest właśnie znak, że te kompetencje poruszania się w internecie są dużo mniejsze, tak? Czy nawet chęć, czy zajrzenie, czy przeszukanie w internecie, czy znalezienie tego linku do tego badania. Ponieważ, tak jak mówiłem, nie zapraszaliśmy szkół, to znaczy nie zmuszaliśmy rzeczywiście uczniów, chcieliśmy zrobić tak, żeby uczniowie sami weszli, sami wypełnili i po prostu zwyczajnie dali prawdziwe odpowiedzi. Gdyby nauczyciel stał, być może wyniki byłyby nie takie, jak trzeba. Tak? O właśnie, co ciekawe, 5,3% uczniów powiedziało, że nie ma zajęć komputerowych lub informatycznych. Tak? Nie wymieniono jest tutaj, że z technologii informacyjnych, ale że w ogóle informatycznych czy komputerowych. Nie. Robiłem badania, w sensie analizę. To są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To jest właśnie ta sytuacja, o której ja mówiłem wcześniej. To znaczy, że to jest być może nieprawdopodobne, ale dzieci rzeczywiście no, po prostu nie mają zajęć komputerowych w szkole. Być może są na początku drogi, na przykład w pierwszej klasie jeszcze nie ma, bo zaczynają się dopiero w drugiej i trzeciej, albo są na przykład w trzeciej klasie i już mieli zajęcie komputerowe wcześniej, tak? Ale no, mnie się wcześniej nie wydawało, ja byłem zaszokowany tą odpowiedzią, mnie się wcześniej nie wydawało, że taka sytuacja może w ogóle istnieć w szkole. Dopiero później nauczyciele mi to zmówili. To, o czym wcześniej mówiłem, czyli te elementy, dlaczego tak się dzieje. I rzeczywiście tak się dzieje. Jeżeli chodzi o obsługę komputera, to oceniają ją bardzo dobrze. Inaczej oceniają ją nauczyciele. Jeżeli chcecie sobie porównać te odpowiedzi, może nie. Może ja wam po prostu powiem. Jeżeli chodzi o obsługę komputera, to znacznie lepiej oceniają ją mimo wszystko nauczyciele. Znaczy tamten ten procent jest dużo większy, to znaczy uczniowie uważają, że trochę słabiej obsługują komputer i internet, tak? I jeszcze, co jest ciekawe, najchętniej uczniowie uczą się jednak obsługi komputera i internetu w domu. Dopiero później w szkole. Tak? Nie, nawet nie, jeszcze inaczej. I w internecie. Czyli przede wszystkim zdobywają tą swoją wiedzę informatyczną, techniczną, a to są naprawdę wiarygodne jakby odpowiedzi, bo staraliśmy się o rzetelne odpowiedzi. Funkcja szkoły maleje. Funkcja szkoły maleje, ale co chciałem pokazać później, że mimo wszystko uczniowie
mają wobec szkoły pewne oczekiwania. To znaczy, jakby funkcja szkoły maleje, ale oni chcą, żeby zajęcia się odbywały w szkołach na zajęciach lekcyjnych, nawet nie dodatkowych, bo oni dodatkowymi zajęciami są przeciążeni. Także... Ja chciałam powiedzieć tutaj, że to w pewnym sensie potwierdza projekty szkoły Ministerstwa Edukacji w Belgii, bo tam strach padł blady na informatyków, dlatego że Belgia chce zrezygnować w ogóle i wycofać zajęcia informatyki jako takie z swoich szkół, dlatego że przypuszczam, uważają, że te zajęcia, znaczy każdy nauczyciel powinien być kompetentny i powinien używać na innych zajęciach komputera. Tak, wtedy jest bezzasadne, bo bardzo często w klasie, gdzie no tak trudno jest, było do tej pory, czasami się działo, że nauczyciel, który miał prowadzić zajęcia z informatyki, prawda, z technologii, był niekompetentny niż uczniowie. Bo dzieci same się kształcą, same się drugą sieci. Czyli na przykład tak przedmiot, który uczymy na matematykę, tak? A dokumenty też to były pytania na polskie. Dlatego, że to potwierdza, że jeśli my jako nauczyciele różnych przedmiotów chcemy się edukować, chcemy wprowadzać tą cyfrową szkołę i tworzyć nową szkołę, no to jak gdyby to potwierdza, to pytania potwierdzają, to będzie tak niestety taka tendencja i nasze ministerstwo może też na taki pomysł. Czyli już w tej chwili są pomysły właśnie na to, żeby rzeczywiście zrobić to, co właśnie wybrał. Czyli po prostu na ewentualnie zajęcia komputerowe uczyć tylko programowania. Nie uczyć arkusza kalkulacyjnego. Bo to nie są zajęcia z informatyczne stricte. To jest po prostu rzeczywiście, to tego się powinno uczyć na matematyce. I rzeczywiście wszystko idzie w tym kierunku. To już pani mam. Poza tym, tak jak to się wszystko rozwija, prawda, tak jak tyle jest aplikacji, tyle rzeczy, że czemu mają służyć tego typu zajęcia, czy jedna godzina w tygodniu, czy dwie, prawda? To czego nauczyły? Czy uczyć się sprawnego obsługiwania edytora tekstów, czy programowania, czy czego? Czy do absurdów takich jak w mojej szkole, że gdzie na niektórych lekcjach się rzeczywiście wchodzi profesjonalista, nauczyciel akademicki, każdy dzieciom, prawda, pisać programy, gdzie oni po prostu wychodzą mi wam głowy, znaczy włosy z głowy, bo im po prostu nie o to chodzi, nie umieją tego robić, nie, ich wiedza matematyczna, fizyczna jest za słaba, prawda, nie są w stanie napisać programu, bo nie każdy jest w stanie to, prawda, wpracować. Ale znajomość angielskiego. Też często, czy nawet jest barierą znajomość języka angielskiego, a taki uczeń, nasz uczeń, jeśli mamy powiedzmy sobie 30 parę osób, to każdy ma inne oczekiwania, jeśli chodzi o zajęcia informatyczne. Tak. To jeszcze jest taki problem, że nie do końca to jest prawda, że oni nie śmigają w necie, trafią rzeczy szukać i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje użytkowe, nie mówię tylko o jakimś pakiecie biurowym, różne. Wcale ich kompetencje nie są takie wysokie. Oczywiście. Ja się zawsze tak śmieję, że na gimnazjum dostaje się mniejszych pańka. Dlatego jeśli ja wprowadzam na swoje lekcje angielskiego urządzenia medialne, to ja wprowadzam to pod swój przedmiot. No, jeśli matematyk, to pod swój przedmiot. I to ma wtedy sens. Prawda? To ma wtedy, no to jest to jest maksymalne wykorzystanie danej aplikacji. Ale już na przykład, spójrzmy, bo pytanie dotyczyło, gdzie najchętniej się uczą, a teraz gdzie najwięcej się uczą, tak? Najwięcej się uczą rzeczywiście podobnie w domu z internetu, no ale już większość powiedziała, niewiele więcej, jest 48,5% szkoły, a tu jest 47,4%. Jest jeden punkt procentowy, ale zawsze więcej. No tak właśnie, czyli te środowiska najbiedniejsze, które nie mają komputera i internetu, coraz bardziej z tego są w tyle. No to jest no. I teraz jeżeli chodzi właśnie o zajęcia, czy w szkole, czy poza szkołą, a jeżeli już, to czy na zajęciach obowiązkowych, czy na nieobowiązkowych. Co ci sobie odpowiedziały? Skutecznie uczą się obsługiwać poza szkołą, faktycznie.
praktycznie, ale jeśli biorą już udział w zajęciach szkolnych, to skutecznie uczą się obsługiwać komputer i internet na obowiązkowych czy na nieobowiązkowych. I mówią, że na obowiązkowych. W związku z tym nasze wszystkie zajęcia dodatkowe, czy ich funkcje? To jest też pytanie do nauczycieli. Czy rzeczywiście my skuteczniej niż na lekcjach obowiązkowych na tych zajęciach dodatkowych realizujemy materiał? Czy na przykład rzeczywiście ten potok tych projektów unijnych, który zalał w tej chwili szkoły, no też jest realizowany no, w taki sposób, że no, nie jest skuteczny. Jest realizowany, ale nie jest skuteczny. I nie jest dopasowany do potrzeb. Dopasowane do potrzeb, właśnie to jest. No to dobrze, że są na kontakt nauczycieli. No i czy zajęcia w szkole nauczyły dzieciaki tego, czego potrzebują, czego właściwie powinni mieć w swoich kompetencjach, tak? Czy wystarczającym, czy niewystarczającym stopniu? Uwaga, wystarczającym stopniu. To jest też dosyć ciekawe. Nie jest tak najgorzej z tym kształceniem jednak informatyczno-technicznym na obowiązkowych lekcjach, bo po pierwsze dzieciaki chcą na obowiązkowych lekcjach brać jednak udział. I jeszcze w dodatku w wystarczającym stopniu się uczą dla swoich potrzeb na obowiązkowych zajęciach. W związku z tym nie jest źle. Nie jest źle. Bo wiedzą, jak skończą szkołę, co tam będzie potrzebne. Może nie, tak powie, czy tak jest. Tak. Mi się wydaje na poziomie gimnazjum czy szkoły średniej, że to wystarczy, tak? Że oni no, coś tam... Ja, mi się wydaje, że jeśli go dotrzeć, to nie wystarczy. Tak, a że właśnie, że to tylko zbieranie, przeszukiwanie w sieci. Tak mi się wydaje, że to wystarczy, a wy wiecie bardziej niż ja, że to właśnie o to chodzi, że nie wystarczy. Bo nauczymy 70-latka wyszukiwania w sieci, prawda? No tak. No a teraz po to jest zajęcia z informatyki, powinniśmy po to, żeby czegoś więcej. No, ale na jednej godzinie. No jest aktualnie. No właśnie o to chodzi, że to jest chory pomysł. No, matematyka chce uczyć do matury, nie będzie zajmowała się informacją. Zatem jest kwestia tej nieszczęsnej podstawy programowej, no. Której nauczyciele bardzo rozliczani i to też jest ciężko ukazać dodatkowe informacje. Tam, czy na przykład wdrażać do jakichś arbuszach regulacyjnych, czy do dozoru tekstu. No i przedmiotowe. No i masz, moje koleżanki podstawy, WordQuesty. Więc coś tam jednak robią, tak? Gdzie to godzina? To się da dodatkowa godzina, ale się nie zadaje. Nie ma dodatkowo godziny, no to dziewczyny ale to na lekcji robią WordQuesty. Ale to jest taka sprawa. To jest bariera w wielu szkołach. Dwa miejscowości, tak? To jest tak, jedna pracownia mają. Nie ma szans, żeby odnaleźć się. Racja, właśnie. U nas jest ten system. Ale uczę też ze szkoły szkół mechanicznym, gdzie oni stoją informatykami. Podstawowy zespół szkół informatycznych, jak się nazywa. No. To tam mamy 7 pracowni, łącznie z jakimiś tam laptopami, jakieś są mobilne, jak tam mądrze się nas nazywa. Gdzie masz Wi-Fi wydzielony dla ucznia, Wi-Fi wydzielony dla nauczyciela, Wi-Fi wydzielony dla kogoś tam jeszcze, własne serwery. No dobrze. I chciałem zespół szkół, gdzie... To znana jest sobą z tego właśnie. Rozmowy właśnie jak najbardziej mi odpowiada. To znaczy ja chciałbym właśnie z wami porozmawiać, bo po pierwsze pomoże mi to do analizy, która w tej chwili będzie robiona i będzie opublikowana na naszych stronach. Po drugie właśnie chciałbym przedyskutować. Może zachęcę was albo do przeczytania tego, albo po prostu rzeczywiście do dyskusji. Także nie przepraszajcie mnie, jeżeli mówicie coś. Ja się chciałam odnieść do tego, co ty powiedziałeś, że w podstawie programowej na nagłówkach. To jest po prostu zabijacz szkoły, bo no, znowu tutaj kształcenie specjalne, nauczyciel, dyrektor szkoły mówi, pani nie bo, ale dlaczego ja mam uczyć te dzieci upośledzone umysłowo angielskiego ciągle w wymiarze 3 godzin. Ja ich nauczę w ciągu jednego roku to, co oni są w stanie z angielskiego osiągnąć, czyli podstawy komunikacyjne, ale ja bym potem chciał zekwetów. Bo to dla nich jest potrzebne manualne sprawności. A on niestety musi zatrudnić jeszcze z certyfikatami jakimiś strasznymi tego nauczyciela do gimnazjum. Więc moim zdaniem dyrektor nie ma wolności w
projektowaniu szkoły do młodszych uczniów, bo wszyscy muszą mieć tyle samo polskiego, ma ta grupa godzin, która jest do dyspozycji dyrektora, jest stanowczo, no, procentowo za mała. No i znowu podstawy programowe. No te podstawy programowe to jest po prostu jakiś elaborat literacki. Nie jest jednoznaczny. Właściwie no, bardzo ciężko jest spełnić te wymagania, bo tak ktoś chciał z dokładnością benedyktyńską dyrektor czy organ prowadzący sprawdzić, to prawie każdy nie jest w stanie tego w ogóle spełnić. Czy wszędzie jest tak samo? Nie no, no ja to mówię, bo po prostu no, kiedyś byłam też dyrektorem i no, na szczęście szkoły nie publiczne, a więc mogłam zrobić co chciałam. No. Okay. A i współczuję dyrektorom i nauczycielom ze szkoły publicznej. A potem to musiałam jako szkoła publiczna, potem nadzór. Ale tak, w administracji były 4 strony podstaw programowych kiedyś, a teraz jest 80 kilka. No tak, ale te środki zostały. Pierwsza kwalifikacja są środki. Ale spójrzcie, chcą się chętnie dzieciaki uczyć w szkołach, ale z drugiej strony odpowiadają, że skutecznie, znaczy też skutecznie, tak? Bo tam było skutecznie uczą się na zajęciach, znaczy poza szkołą czy w szkołach, tam mówili, że w szkołach, ale jeżeli w szkołach, to dlaczego odpowiadają na pytanie, czy skutecznie uczą się obsługiwać samodzielnie, czy dzięki, przy pomocy nauczyciela? I zobaczcie, że oni chętnie mówią, że no skutecznie uczą się obsługiwać samodzielnie ten komputer. Bez nauczyciela. Ale ja ci powiem dlaczego. Większości. Ja też mam takie pytanie. Szukam, Państwo macie większe doświadczenie, przede wszystkim w racji wykształcenia informatyki i wiedzy się zajmujecie. Bo ten nieszczęsny akurat kalkulacyjny, prawda? Jeśli to dziecko, czy ja, jako nauczyciel, będę potrzebowała już arkusz kalkulacyjny opanować Excela, to ja do niego siądę i zacznę go odsłuchiwać, ale tak na sucho to nie jest w ogóle niepotrzebny, tak? Po co ja go mam poznawać, jak on nie jest w ogóle niepotrzebny? I wtedy, jak będę go potrzebowała, to go się nauczę, tak? Może ci też tak samo. Praktycznie. Znaczy, ja myślę, że tutaj jest też powód tego, że w większości informatyki uczą nauczyciele, którzy mają podyplomową skończoną informatykę. A jak zobaczycie sobie, co jest na studiach dla podyplomowego nauczyciela w siatce nauki, no to czego się uczą? No, no Microsoftu, no Worda, no, mają zadania, no to... I to są osoby, niestety, ja nie mówię, że wszyscy, bo wiem, nie znam takich, którzy pierwsze studia sobie wybrali inne, którzy sobie podyplomową informatykę i w tej chwili pracują w firmie zagranicznej jako informatyk i mają całą ścieżkę zrobioną od Microsoftu czy kogokolwiek tam jako administratorzy, bo też takie osoby są. Ale niektórzy podyplomowi nauczyciele, sorry, ale nie powinni uczyć tej informatyki, bo oni się zamykają w pewnych ramach, tak? I młodzież jak zobaczy, sorry, ale jak młodzież zobaczy, że on czy ona nie daje sobie rady, to mają no, przekichany taki nauczyciel, bo będą robić wszystko, żeby mu te lekcje zepsuć. I wtedy będą siedzieć w tym internecie i szukać, jak mu jeszcze bardziej dobiec. Właśnie, bo to tak jest młodzież. Ja się z tobą nie zgadzam, bo bardzo często nauczyciele, którzy mają stricte informatyczne kształcenie, nie dobrze prowadzą te lekcje, bo to są poprowadzone w ten sposób, że te dzieci tego w ogóle nie rozumieją i nie kumają. Natomiast taki nauczyciel, który po prostu używa technologii i czuje i nawet i nie boi się, że dzieci wytkną, że jest niekompetentny w czymś, to jest kwestia tylko i wyłącznie podejścia. I wcale uczeń nie musi być mu lekcji, wcale nie musi... Ale to tak, o informatyce programowania. Od naszego Adama też ściągałam od niego informacje. Ale ja nie mówię, że nie mają uczyć, tylko że mają być pasjonatami tego. No właśnie, o to mi chodzi. O to mi chodzi, że mają być pasjonatami tego. Dlatego powiedziałam, że mam kolegę, który jest podyplomowym informatykiem i jest rewelacyjnym informatykiem. Ale też znam okazję spotykać się z nauczycielami, którzy, tak? Uczą tego przedmiotu i jest to dla nich za karę nauka tego przedmiotu, ale chodzi o godziny i one uczą. Te osoby uczą tego przedmiotu nie mając pasji, tak? Bo można mieć pasję, można wyszukiwać, rozwiązywać, nie trzeba być wcale informatykiem, bo my informatycy, jak już z czystym tylko informatykiem, to mówimy po chińsku, niezrozumiałe, mamy bardzo
bardzo wysokie wymagania, jesteśmy okropni do tych uczniów, ale jak oni przyjdą na technikę informatykę, to nie ma wyjścia, muszą się tego uczyć i nie ma opcji. Natomiast na informatyce trzeba im pofolgować. Ja na przykład w tym roku nie uczę w ogóle technologii czy informatyki. Oddałam to moim kolegom. Przy czym jednym go prosiłam, chłopie, folguj, bo to są dzieci, które mają chcieć w przyszłości tego wykorzystywać, mają się z tego cieszyć, żeby ciebie się czegoś nauczyli, a nie nie śrubuj ich tak wysoko jak informatyk. O to chodzi, żeby to robić z pasją. To ma być przedmiot również miły, fajny i przyjemny, z którego fajnie jest wystawić piątkę, żeby na świadectwie maturalne była podniesiona. Mam nadzieję, że tak ten projekt, który powiem, będzie odpowiedzią na te potrzeby, zarówno właśnie nauczycieli, którzy już nie chcą uczyć, bo już nie mają do tego ani siły, patrząc na to, jak to się odbywa, czy pasji. I mam nadzieję, że to będzie też odpowiedzią na potrzeby uczniów. Jeszcze trzy pytania tylko omówię. Co jest ciekawe, dzieciaki odkrywają u siebie jakieś informacje czy wiedzę, której nie miały na zajęciach. Często. Jeżeli umie coś z obsługi komputera dany dzieciak, czy się dzieli, 26% mówi, że się nie dzieli tą wiedzą. To też jest ciekawe. Tutaj, jeżeli chodzi o nauczycieli, mamy zupełnie odwrotną sytuację, dlatego że, znaczy nie odwrotną sytuację, nauczyciele myślą, że uczniowie są bardziej otwarci, jednak chętnie się dzielą tą wiedzą. Ja nie będę omawiać teraz tych badań nauczycieli, bo mam nadzieję, że zachęcę Was po prostu do analizy takiej porównawczej, która będzie stworzona i która będzie opublikowana, że przeczytacie po prostu sobie te badania. Ale rzeczywiście nauczyciele czasami zupełnie skrajnie inaczej patrzą na to zagadnienie i inaczej mówią niż uczniowie. To jest nieprawdopodobna analiza. No, tak naprawdę wynika to z tego, że nauczyciel przez lata ma wypracowany swój warsztat i oni nie są cyfrowi i oni nie wiedzą, że się świat zmienił, że rośnie inne pokolenie. Dzieci, które urodzone są z laptopem, z komórką w ręce, czy z pilotem w ręce i działają do tych skutek, tak? To są na to badania naukowe, że są zupełnie inne połączenia mózgu. I jak nauczyciele sobie z tego nie zdadzą sprawy, to niestety będziemy, przepraszam, że powiem wprost, ale poziom agresji w szkołach będzie rósł, bo szkoła nie odpowiada na potrzeby dzieci, bo nauczyciele są za wolni. I to jest oczywiście moja opinia, ale wyjściem jest tylko dobre szkolenie nauczycieli właśnie przez takich pasjonatów, w cudzysłowie jak super welszy, którzy powinni być ekspertami lokalnymi, żeby wciągać i pokazywać można, prawda? Ale samo szkolenie nie wystarczy. To znaczy, tak, trzeba tak, dać im narzędzia. Ale chodzi mi o to, że oni muszą nie tylko być szkoleni przez jakiegoś centralnego wyrównywacza, tak jak to nazywa, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wie najlepiej, jak uczyć cyfrowej szkoły tam na dole, w ściance. I oni teraz robią systemem, uczą cyfrowej szkoły, systemem hotelowym, gdzie ludzie się zjeżdżają, jak można się spotkać, tak jak już przed chwilą, prawda? Więc to jest w ogóle jakieś pomylenie pojęć. I coś trzeba z tym zrobić, dlatego no tutaj mój Szymona, żeśmy od tego zaczęli, żeby grupować ludzi lokalnie, pokazywać ludzi ciekawych i wokół nich gromadzić ludzi i podstawić pieniądze, bo to będą efektywnie zagospodarowane pieniądze. Każde inne są po prostu pieniędzmi straconymi. Dałem przedsmak tych badań. Mam nadzieję, że zachęcę do czytania. Bardzo ciekawe badania, naprawdę. I bardzo ważne badania do wszelkiego rodzaju projektów unijnych. Właśnie na szkole dla nauczycieli. Szczególnie ta konfrontacja pomiędzy uczniami a nauczycielami, żeby uzasadnić, że nauczycieli trzeba szybko szkolić. Zrobiliśmy to własnymi środkami, bez jakichś właściwych grantów, to nam pomoże w naszym projekcie, ale rzeczywiście nie było dotowane przez żadne źródła zewnętrzne. Rzeczywiście, proszę, to jest z numeru 4 POKL 2009, ponieważ projekt trwa od 2010 roku i potrwa jeszcze do 2014. To jest właśnie ten projekt. Priorytet 4, konkurs 4 POKL to jest projekt innowacyjny. Opracowanie pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów. Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów, tak? To znaczy nie zdobywania, ten nasz
właściwie nie chodzi w tym projekcie o to, żeby zdobywać wiedzę i ją na przykład sprawdzać później, dawać piątki czy czwórki i tak dalej, tylko zainteresować ich i w ogóle wolnym, otwartym oprogramowaniem i przede wszystkim kształceniem na kierunkach takich technicznych. Chodzi tylko i wyłącznie o zainteresowanie. Nie ma takiego programu w Polsce na pewno, ponieważ cały program jest oparty na wolnym i otwartym oprogramowaniu. Nie ma w Europie, nie wiem jak na świecie. To znaczy w całości ten projekt jest poświęcony wolnemu i otwartemu oprogramowaniu. I nie tylko dlatego, że my z założenia czy z ideologii tacy jesteśmy i nie używamy innego oprogramowania, tylko wychodzimy z założenia, że wolne i otwarte oprogramowanie uczy dzieciaki obsługi komputera. Komputera i narzędzie, odpowiednik do tego, co robi, do zadań, które gdzieś tam w przyszłości go spotkają, czy po prostu robi teraz. Jeżeli będzie chciał w przyszłości zapłacić sobie na przykład za pakiet zamknięty, proszę bardzo, bo taka jest nasza wola, tak? Tylko żeby zrobił to świadomie i wiedział, że jest taki program i taki program można po prostu kupić. Bo na przykład bardzo mu się podobają takie ikonki, a nie inne. Po prostu, zwyczajnie, tak? Ale to samo można zrobić za pomocą innego programu. Zwyczajnie po prostu za niego nie płacić, jeszcze zainstalować na linku. To jest właśnie ta różnica. Też chcielibyśmy dać tą wiedzę, takie kompetencje dzięki temu projektowi. Projekt nazywa się Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji. Jego anagram to SWOI. Trwa od 2010 roku do 2014 roku. W związku z tym programu nauczania się po prostu jeszcze nie mamy opracowanego do końca. Jest w trakcie badania. Tak? To znaczy po prostu realizujemy program, który przygotowaliśmy. Jeżeli podczas ewaluacji okaże się, że on jest nie taki, jaki powinien być, czyli nie spełnia tych oczekiwań na przykład nauczycieli, ponieważ nauczyciele się odpowiadają, ale przede wszystkim uczniów, to go po prostu zmieniamy po każdym semestrze. Jakie są założenia tego projektu? Ma w projekcie w kołach zainteresowań wziąć udział 110 szkół docelowo. Jest koło połowy, 50 szkół gimnazjalnych, 60 ponadgimnazjalnych, 110 nauczycieli, 1100 uczniów. W prezentacjach omawiających, te prezentacje są nie tylko informacyjno-promocyjne, ale również rekrutacyjne. To znaczy mówimy na tych prezentacjach, że jeżeli będziecie chcieli na przykład w tym roku albo w przyszłym roku, albo nawet w szkole podstawowej robimy takie prezentacje, jeżeli będziecie w szkole gimnazjalnej, będziecie chcieli po prostu takie zajęcia mieć, to idźcie do nauczyciela, ponieważ macie cały program gotowy, udostępniony na stronach internetowych i powiedzcie, że chcecie mu po prostu, znaczy chcecie takie zajęcia mieć u siebie. Przekonajcie po prostu swojego nauczyciela, bo ja bardziej wychodzę jednak mimo wszystko z założenia, że oddolne takie naciski są chyba najskuteczniejsze. To znaczy nie wiem, czy wy słuchajcie, spotkaliście się na przykład z taką inicjatywą, czy częściej spotykacie się z inicjatywą na przykład ze strony dyrektora, że macie zrobić zajęcia dodatkowe, czy od uczniów? Od uczniów. Od uczniów. Teraz jak są te godziny, to jest obopólna korzyść. Czy się nie mylić? Jeżeli mogę powiedzieć o takiej mojej praktyce, bo ja byłam w szkole w kościele. Czyli to nie była szkoła katolicka, ale moja szkoła była w kościele. No i były rekolekcje. Ksiądz Grzegorz powiedział, nie ma nauki. A moi rodzice powiedzieli, wie Państwa, mnie to guzik obchodzi. Ja bardzo prosiłem uczestnę robić naukę. No i ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić, bo albo jeden wyłączanie, albo drugi. I zrobiłam lekcje całkowicie otwarte, to znaczy na przykład gotowanie po angielsku, spotkanie z sędzią i tak dalej. I zgłaszali się uczniowie razem z rodzicami, to znaczy był katalog, wybierali sobie zajęcia, mogli nie przyjść do szkoły, mieli wolne. Ja bardzo chciałam, żeby sobie wszyscy poszli, ale... I podpisywał się pod tym rodzic i uczeń, nawet pierwszoklasista. I słuchajcie, miałem 100% frekwencji. Oni byli tak szczęśliwi, że szkoła jest zorganizowana pod ich potrzeby, że tylko czekali na rekolekcje co roku, żeby znowu ich zrobić. Więc ta motywacja uczniów jest zupełnie inaczej, jeżeli my jako nauczyciele trochę zagramy nawet, że wiemy, co chcemy uzyskać, ale powiemy, powiedzcie, co wy chcecie. Aha, to chcecie, to okej, okay, to my to zrobimy. Można zawsze lepiej ewaluować. I ta edukacja, to zaangażowanie właśnie przez zastosowanie informatyki my możemy to samo uzyskać, jeżeli my zejdziemy w drugi świat. Bo oni mają dwa światy. Świat nauczycieli, kredyt tablicy i świat popołudniowy, domowy, gdzie się uczą, zdobywają wiedzę. I trzeba właśnie zrobić wszystko, żeby się tam
spotkać, może niekoniecznie w Second Life, ale się. I Amerykanie to zrobili. Amerykanie wszystko mają na stronach. Jeżeli uczeń jest nieobecny, to nawet ma te nagrania na te trzy lekcji z szumem, z rzucaniem tych książek. I uczeń nieobecny może sobie wszystko zrobić, łącznie z testem. No, może robić nieskończenie wiele razy testy. W sumie chodzi o to, żeby nauczyć, tak? Bardzo pilnujemy tego, żeby naprawdę, tak jak zwyczajny projekt akademik nauczycieli, po prostu nie poszedł, czy nie był wysłany do danej klasy i mówił, słuchajcie, mamy projekt, podpisaliśmy umowę, jesteśmy w tym projekcie, cała klasa idzie na zajęcia. Nie. Naprawdę po to są nasze prezentacje i zazwyczaj po tych prezentacjach, ponieważ każde zajęcie są poprzedzone prezentacją, po tych zajęciach zwyczajnie uczniowie przychodzą bez nauczyciela. Przychodzą i się zapisują. I dopiero wtedy nauczyciel bierze ich na zajęcia. Ja mam przy czasie, przekroczyłem już czas, tak? Szymon, przekroczyłem już czas. Ja wam pokazuję, że Szymonowi, że ty mów, a ja swoją skrócę do 10 minut. To ja skracam swoją do 10 minut. Pytanie o zegarowinę. Czy państwo chcecie, żeby przedłużyć, czy mamy się sprężać? To są następne badania, ja mogę pokazać po prostu... Ja to jest kluczowe, bo ja już będę prezentowała to, no to nie mogę. Na sobie skończycie, przepraszam bardzo. Ja już jeszcze nie mówię 10 minut. Ja miałem czas na misy. Na przykład pokażę, czym zajmują się dzieciaki, to już nie będę mówił, można się przygotowywać do prezentacji. Pokażę, czym zajmują się dzieciaki na zajęciach. Dziękuję. Ale oni tam robią roboty. To znaczy biorą normalnie taki zestaw za 140 zł. Każdy dostaje na zajęcia i robią po prostu roboty. Tak? Zmierzą temperaturę. Słucham? Lego? Nie, to jest Arduino. To jest open hardware, czyli sprzęt, który można tak naprawdę jest udostępniony. Wszystkie schematy są udostępnione w internecie i można po prostu zrobić nawet samemu w domu. Każdy, kto ma jakiekolwiek kompetencje właśnie takie techniczne, jeżeli chodzi o sprzęt, czy jakaś firma, która na przykład sobie również robi, ponieważ schemat jest dostępny, po prostu to robi. Nie ma na to patentu. Ale chodzi mi o to, że to jest wirtualnie czy realnie? W realu. Każdy dostaje osobno. Jak chcecie, możemy zrobić warsztaty w waszej szkole. Ale to takie jednorazowe, czy...? Nie, z takiego klocka można zrobić wiele. Zaraz może tutaj... Bo my proszę. Z koleżanką robimy Lego Mindstone. Tak, tylko że to jest zamknięte oprogramowanie. Można na przykład... Nie, zamknięte oprogramowanie. Ale co? iPad też jest zamknięty. Jak ty możesz Lego używać? Jest. Można godzinę. Można na przykład zrobić. To jest wielorazowego użytku. Tak, no właśnie pokazuję. To mogę rozłożyć. Tak, oczywiście. Można wiozy. Tak, kolory na przykład, tak? Temperaturę. Tu jest program Scratch, który już może wam, tak? Dzieciaki. Ale to tylko na Linuxie jest? Czy ja nawet to wszędzie? Jest na Linuxie, wszędzie. Ale na udostępniamy... się mogę to otworzyć. Tak, no. Też. No my udostępniamy w ogóle na pendrive'ach cały system gotowy, taki właśnie, nie wiem, Adam być może opowiadał wam. Niepotrzebny jest wam dysk, po prostu zwyczajnie wkładacie tylko pendrive zwyczajnie bez użycia dysku twardego, każdy zabiera sobie do domu uczeń i tam ma wszystkie, całe oprogramowanie, wszystko co potrzebuje. Przenosi do siebie do domu, pakiet biurowy, ma wszystko czego potrzebuje. No i może sobie oczywiście bawić się takimi klockami. Także i temperaturę powietrza, wody, diody, co tam jeszcze, data. To jest najlepsze. Jak się nazywa te klocki? Arduino. To znaczy, to są Arduino plus jeszcze zespoły takie, które się gdzieś tam składa jeszcze dodatkowo. A to nam przyślesz, ty? Pewnie, że przyślę. No. Znaczy, na stronie będę przyszło, nie? No, bo to super, bo to pan... No, to będzie... Jeszcze. Nie, to jest fajne. Tu ja sobie składałem. W ogóle tak. Więcej używać takich rzeczy na lekcjach, nie? I to jest cały... Jeszcze tylko powiem, jak z czego złożony jest. Złożony jest z tak zwanej strategii. W tej strategii są idee i taktyka.
później jest sam program. Są scenariusze i są tak zwane implementacje wytworu, czyli zadania dla ucznia. Cały pakiet jest. Wszystko będzie gotowe, wszystko jest na wolnym oprogramowaniu, na sprzęcie i oprogramowaniu darmowym, tak? Na sprzęcie darmowym, jeżeli ktoś chce. O klockach czy o programie? Co? I jedno i drugie. I jedno i drugie. A gdzie są scenariusze? Gdzie są co? Te scenariusze dalej. Scenariusze będą dostępne pod koniec tego roku. Chciałem wam pokazać jeden czy dwa, jak one wyglądają. Jeszcze ich nie publiczniśmy, dlatego że nie są zwalidowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. A, to rzeczywiście konieczna walidacja jest. To także, niestety nie. Przed nami te walidacje. Jeżeli chcecie, mogę wam przysłać scenariusze, sobie po prostu zobaczycie, jak wyglądają scenariusze i implementacje, bo jeżeli chodzi o taktykę... Mógłbym jeszcze ze dwa czy trzy razy tyle czasu powiedzieć o tym, ponieważ to moja pasja, ale... Myślę, że powinieneś się zaprosić, kiedy osoby, które są zainteresowane tym tematem, poprzednich kilka wątków się przebijało, na takie właśnie spotkanie, które ktoś tu szerzej omówił. Powiem więcej. Jeżeli chcecie nas zaprosić do szkoły, do swojej szkoły, gdzie macie pracownie informatyczne, gdzie macie, nie wiem, nauczycieli, żeby chcieli zobaczyć, czy pobawić, czy po prostu sami to składać, bardzo proszę, w takim razie jesteśmy w kontakcie. Ja już się zapraszam. A ja mogę cię zaprosić. Oczywiście. A jakie są warunki finansowe? Żadne. Czy my przyjeżdżamy? Do nurtu. Przyjeżdżamy z funduszy unijnych, przyjeżdżają trenerzy, przyjeżdża cały sprzęt, wszystkie te rzeczy, także wszystko przyjeżdża. To ja zapraszam. Ja też. Czy ja muszę do sprzętu? Ja poważnie, bo ja mam do napisania, bo ja mam do napisania projekt dla dzieci wykluczonych. Zagrożonym wykluczeniem, czyli tak pewnie w Warszawie, ze strasznej biedy, którzy czy po prostu na torowiskach siedzą, tak? I że oni bardzo często idą do zawodów, więc jako wcześniej podanie im tak wiedzy, rozbudzenie zainteresowania, uważam, że może się przyczynić do sukcesu tych zawodów. Proszę Państwa, z tego względu, że mamy, ja widzę, o godzinę nam się przedłużyło, znaczy bardzo się cieszę tego powodu, ale to jest plany. Bardzo dużo interesujących rozmów się toczy. Ja proponuję te rozmowy przejść do zajęcia. Pan Piotr Kalama. Ja proszę. Ja krótko.